Siemano, z tej strony amator budowlany. Zapraszam na film. Jeśli się podoba, zasubskrybuj i zostaw dzwoneczek. Więc siemano wszystkim. Tak jak obiecywałem, dzisiaj podsumowanie kosztów. Będą mi fundamenty i dach i kostka. Będzie wszystko razem podzielone na odcinki po zakończeniu danego etapu. Z dachu mam już wszystko pomontowane, filmy. Kostki jeszcze mam misje pomontowane, wpadł mi nowy program w ręce, więc prawdopodobnie będzie montowany na nowym programie ten odcinek. Z dachu odcinki będą pomontowane jeszcze na starym. To tyle z ogłoszeń parafialnych. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć, na czym montowałem wcześniej filmy, te które są od całego początku wrzucane, to pisać w komentarzach. Zapraszam do polubienia mojej strony na Facebooku, subskrypcji na YouTubie. No i to tyle. Jeśli ktoś też będzie chciał wiedzieć, w czym teraz montuję, na jakim urządzeniu, to też pisać, może być w wiadomości prywatnej, może być w komentarzu, łapa w górę, łapa w dół, subskrypcja, żeby zwiększyć zasięgi tego, co robię, bo wkład w pracę jest duży, z montażem i ogólnie z pracą, żeby przedstawić to, co robię. I lecimy z fundamencikiem, żeby było widać, nie wiem, czy będzie widać. Remont fundamentu. I lecimy. Pierwsze koszta to był grunt. Czyli prace związane z gruntowaniem. Odkopywanie wiadomo narzędzia tylko. Więc grunt. Grunt. I koszt to był 5-litrowe opakowanie Kreisela. 21,97. Lecimy następne. Zaprawa. No trudno. Zaprawa. I tam był motłok, bo za pierwszym razem wziąłem sobie tynkarską. Może podzielimy to. Tynkarska. I tam wziąłem 5 worków na początek. Myślałem, że starczy. I ona wychodziła 6. No, tam 6,49. Tak jak tutaj macie. Później wziąłem zaprawę murarską, bo nie przeczytałem na worku, a worki są podobne. Murarska. I obydwie, czyli 10 worków, kosztowało mnie 64,90. Później jeszcze mi brakło troszkę i wziąłem sobie tutaj w składzie budowlanym. Za jeden worek płaciłem w Brico 6,5 zł. Tu w składzie budowlanym za Kreisla zaprawę. Mam nadzieję, że dobrze napisałem. Tynkarska. Tynk. Za jedno opakowanie. Jedno opakowanie, jedna sztuka. 25 kilo, jak wszystkie. Zapłaciłem 11 zł. Gdzie w Brico miał 2 worki. No ale dobra. Koszta paliwa. Mi się nie opłacało jechać. I później klej do styropianu, bo miałem jeszcze wtapiać siatkę. Klej do styropianu, który wykorzystałem oczywiście, klej do styr, zapiszę, to jest 16 zł w Brico za worek. Tam jeszcze była siatka, ale siatki nie używałem, wpisuję tylko materiały, które były zużyte. Za pierwszym razem, jak zacząłem urabiać, niszczyłem się, że klej styropianu to zaprawa tynkarska, bo wziąłem sobie tam, czy na początku wziąłem 3, a 2 tego, mniejsza z tym. Urobiłem sobie kleju, no niestety klejem tego nie będę zaciągał i odwaliłem manianę, czyli pomieszałem, rozłożyłem to, co miałem w wiaderku kleju umieszane, rozsypałem na 3 wiadra i do tego pododawałem wodę i zaprawę tynkarską i tym otynkowałem. Wiem, że będzie dużo komentarzy, że lipa, no ale coś trzeba było z tym zrobić, że nie będę wywalał, nie? Poza tym robił się, jak robił kogoś, to bym poinformował po prostu, że no koszty materiału ja poniosę, bo no to jest z mojej winy, tak? Lecimy dalej. Masa bitumiczna.
Czyli już końcówka wykonywania prac związanych z fundamentami. Bitumiczna. I koszt to był 24 zł za 10 kilo. Czyli małe wiaderko. To był dyspermit. I teraz lecimy. 21,97, 64, 90, czyli zaprawa murarska, tynkarska, zaprawa tynkarska, jeden worek, 11 zł, 16 ten klej, co na początku był robiłem, potem musiałem kombinować i 24 zł, o masz ci los. I 24 zł, dobrze, że mam jeszcze coś innego do pisania, i 24 zł, masa bitumiczna. I pełen koszt, mam tu ściągę, pełen koszt to 137,87 zł. Czyli około to zrobienie tego, co widzieliście się na filmach wcześniej, wykonanie tego, znaczy nakład materiału kosztował mnie niespełna 140 zł. Miałem tam wtapiać siatkę, była umowa w firmie, zdecydowałem, że nie, bo ściana nie jest równa. Ściana jest zatarta po to, żeby nie była porowata, żeby nie chłonęła wody. Jest zatarta styropianem, tak jak widzieliście na filmach i tego się trzymam. Chciałem sprawdzić fundament, czy od fundamentu nie jest ta rysa i mi tutaj to nie siada. Niestety nie, fundament jest w dobrej kondycji. Pęknięcie, ja już to poruszałem na filmach, pęknięcie jest od tego, że nie ma tu na tym budynku wkołowieńca. I te belki są osadzone bezpośrednio, te drewniane, nośne, one są osadzone bezpośrednio na cekle. I dlatego jest pęknięcie 0,5 cm. I coś będę z tym robił. Teraz pytanie, czy kotwa chemiczna, która będzie wstrzykiwana, żeby mi spoiła mur, czy jakaś inna masa? I to będę musiał się popytać osób, które coś tam wiedzą, albo które się po prostu orientują, nie wiem, na forum, w którym jestem. I za to też muszę się wziąć. Na chwilę obecną będę musiał to podstemplować, żeby nie było dużego nacisku dachu na ścianę, żeby dźwięk nie powiększała się dziura. Z tej strony jest 0,5 cm do tam przykładowo do kilku, no do 1 mm. Z drugiej strony te rysy są mniejsze. Od tej strony po prostu pęka ściana. Ale jest na wylot, niestety. I coś z tym będę musiał zrobić. Nie wiem jeszcze co, będę się orientował. Nie chcę tego rozbierać, bo nie ma to sensu. Mógłbym cały dach rozebrać, ale remont dachu już był. Będzie w kolejnych odcinkach. Remont dachu, to znaczy nabicie membrany. Było to poruszone w którymś odcinku, że będę nabijał membranę. Będą łaty, kontrłaty, jeśli dobrze mówię, w dobrej kolejności. I ta blacha, która była. I tak jest zrobione. Różnica temperatury w tym roku, na początku roku, jak jeszcze nie było to zrobione, a teraz przy upałach jest różnica, żeby nie było. Przez to, że jest pustka powietrzna i przepycha te powietrze do tyłu, wylatuje tam kratką, która jest zamontowana, wentylacyjną. Przez to tak się ten garaż się nie nagrzewa. No to tyle z ogłoszeń parafialnych. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do mówienia, co robię źle. Dziękuję, cześć. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ten koszt materiału, czyli te 140 zł na tynk, grunt i masę bitumiczną był przeznaczony na 9,53 m2, czyli w przybliżeniu 9,5 m2 było zrobione. Fakt, że w jednych miejscach była grubsza warstwa tynku, w innych częściach była cienka warstwa tynku ze względu na to, że po prostu było nierówno wytynkowane, a w niektórych miejscach nawet jak tak jest tu wjazd, to nie było po prostu tutaj w ogóle wytynkowane, więc była cienka warstwa. A tam, gdzie było wytynkowane, było grubo, tam musiałem po prostu troszkę podrównać, więc więcej chodziło. No i to tyle na temat. Pamiętajcie. Sub. Like i
dzwonek. Na razie, cześć.